Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest wtorek, 20 kwietnia. No, w pół do dziewiątej będzie zaraz. Jesteśmy na żywo. Pięćset siedem dziewięćset sześćdziesiąt cztery dwieście pięćdziesiąt trzy. Proszę Państwa, jutro w kiosku proszę szukać ministra na okładce. Jutro w kiosku będzie tygodnik Gazeta Polska, nowy numer. Szczególnie polecamy właśnie ten wywiad okładkowy. Z panem ministrem Czarnkiem rozmawiają Tomasz Sakiewicz, Piotr Lisiewicz. Najlepsze kadry rzucamy, można by powiedzieć. Przepraszam, i co mówi pan minister? Przekonania, że małżeństwo to kobieta i mężczyzna, że ojciec to ojciec, a matka to matka, mogą być głoszone na uczelniach i nie wolno za nie nikogo pociągać do odpowiedzialności. To, co stało się na Uniwersytecie Śląskim w sprawie pani profesor Ewy Budzyńskiej, gdzie wysłałem swojego przedstawiciela na ostatnią rozprawę, to był 9-godzinny pokaz czegoś, czego nie było nawet w PRL. Tak między innymi mówi naszemu tygodnikowi pan minister Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki w rozmowie z Sakiewiczem i Lisiewiczem. Co ponadto w numerze? Poradnik, jak się zaszczepić. Rząd przyspiesza walkę z pandemią. Chciałbym się pogadać chwilę o szczepionkach, no ale to zobaczymy, nie uprzedzajmy faktów. Szczepienia będą odbywały się m.in. w punktach drive-thru, aptekach, zakładach pracy. Uprawnienia do ich wykonywania zdobywają diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, farmaceuci. Wszystko po to, by maksymalnie usprawnić proces szczepień. O szczepieniach pisze Hubert Kowalski. A gdyby teraz powiedzieć światu o Smoleńsku, świat jest w tych dniach wyjątkowo mało skłonny wierzyć Putinowi. Rosja straszy wojną Ukrainę, Stany Zjednoczone nakładają na Moskwę sankcje, kolejne państwa wydalają rosyjskich dyplomatów, Aleksander Nawalny więziony jest w kolonii karnej, prezydent Biden wyzywa Władimira Putina zabójcą. Potwierdza to prezydent Litwy, Gitanas Nauseuda. Czechy wracają do wybuchu amunicji na ich terytorium, oskarżając Rosję. Polska ma dowody zdobyte we współpracy z amerykańskim Narodowym Instytutem Badań Lotniczych, że samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim zniszczyły na terenie Rosji dwa wybuchy. Czy to nie jest moment, by z całym zaangażowaniem władz państwa polskiego i dyplomacji we współpracy z sojusznikami powiedzieć prawdę światu? Tak się zastanawia w swoim tekście redaktor Piotr Lisiewicz. Grzegorz Strzemecki pisze o niebezpiecznej trosce o transpłciowe dzieci. Ta troska to jest w cudzysłowie. W 2019 roku grupa brytyjskich lekarzy odeszła z kliniki zajmującej się terapią tożsamości płci. Nie godzili się na pochopne, nieodwracalne terapie dzieci z dawkowaniem hormonów poza zarejestrowanymi wskazaniami, czyli faktyczne, nieuregulowane eksperymenty na dzieciach. Oskarżono ich o transfobię, ciemnotę, chęć skrzywdzenia, a nawet doprowadzenia do śmierci transpłciowych dzieci. No i jeszcze na koniec, żeby Państwa jakoś zachęcić do lektury najnowszego tygodnika, o czym pisze Piotr Nisztor, jak polscy i ukraińscy śledczy namierzali Nowaka. Z materiałów posiadanych przez prokuraturę okręgową w Warszawie wynika, że Sławomir Nowak, były minister transportu w rządzie Donalda Tuska, miał przyjąć przynajmniej 5,5 miliona złotych łapówek. Dotychczas żaden polityk w III RP nie był podejrzany o korupcję tak wielkich rozmiarów. O tym pisze Piotr Nisztor. Z całego serca serdecznie Państwu polecam ten najnowszy numer tygodnika. Tak jak już mówiłem, na okładce pan minister Czarnek. Proszę Państwa, tak się trochę obawiam mówić o tej Kopaczowej, bo to cholera. Nie, no to się może przyśnić. Już mi się kiedyś śniła Kopaczowa, mnie szarpała przez całą noc za ramię, pytając: jajecznica, jajecznica. Rana, co było na śniadanie, jajecznica. No tak się spełniają niektóre koszmary. No ale nie ma wyjścia, no trzeba o nich wspomnieć. Na swoim vlogu Rafał Ziemkiewicz powiedział dzisiaj, że w powszechnym oburzeniu jak zwykle umyka uwadze to, co najważniejsze. Istota sprawy jest gdzie indziej. Nie w tym, jak się pani Kopacz zachowywała w prosektorium i czy miała tam sobie prawo pozwolić na pogaduszki i switwocie. Rzecz w tym, że pani Kopacz w ogóle w prosektorium być nie powinno. Do prosektorium należało wysłać anatoma patologów, przepraszam, a do pocieszenia rodzin ofiar psychologów. Kopacz nie była przecież ani jednym, ani drugim. Pani Kopacz była wtedy ministrem zdrowia, ministrem rządu RP i była najwyższym rangą przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej w Rosji w tym tragicznym momencie.
I jeszcze Ziemkiewicz dodaje, że Kopacz to niezbyt lotna, prowincjonalna lekarka, którą Tusk skrzywdził straszliwie, używając cynicznie do swojej rozgrywki w PO i z tej racji awansując wysoko, wysoko ponad jej zdolność ogarniania. Chciała zapewne dobrze, a że wyszło jak wyszło, przy jej potencjale inaczej wyjść nie mogło, zrobiła z siebie idiotkę, a odpowiedzialny za to jest ówczesny premier Donald Tusk. Rafał nazywa Tuska najbardziej żałosną kreaturą, jaka rządziła Polską od czasu generała Zajączka. A tam Milcowie przynajmniej przy generale Zajączku dobrze żyli, trzeba by ustalić, kim są ci Milcowie przy Tusku. Wszystkie polskie słowa, którymi można tego osobnika określić, uchodzą za wulgarne, ale nie dlatego ich tu nie używam, tylko dlatego, że wszystkie te H, K i P wydają się mniej obelżywe niż jego nazwisko Tusk, tak mówi Rafał. Nie, no oczywiście, że tak. No, od początku w tej sprawie katastrofy państwo dowodzone przez Tuska się nie zachowywało tak jak państwo i nie zachowywało się tak, jakbyśmy w ogóle byli w NATO. To już wiele osób na to zwracało uwagę, dlatego ta konwencja chicagowska, dlatego brak takiego elementarnego profesjonalizmu w każdej sprawie. Chyba nawet sami Rosjanie, szczerze mówiąc, byli tym zaskoczeni, że my się tak nieprofesjonalnie zachowujemy. Ale powiedziałbym tak, to powszechne oburzenie to nie jest zastępcza wydmuszka. Ludzi oburza, tak mnie się wydaje, nie głupota Kopacz, bo do głupoty Kopacz to ludzie przywykli. Ludzi raczej oburza podłość jej zachowania. No bo ta Mona Lisa z ruskiego prosektorium, mówię Mona Lisa, no bo z takim niby zagadkowym uśmieszkiem, robiła sobie te świtłocie na tle ludzkich trupów nie dlatego, że jest lekarką. Nie. To tak się zdarza, że studenci medycyny sobie robią różne takie zdjęcia, że jedzą kanapki w prosektorium i tak dalej. Ona sobie robiła te zdjęcia dlatego, że jest po prostu zwyczajnie podłym człowiekiem i to ludzi oburza. Proszę państwa, szydera i kpina to nie jest poczucie humoru. Powtarzam, szydera i kpina to nie jest poczucie humoru. Wyśmiać można wszystko. Ja nie będę tej pani tutaj wyśmiewał z tego powodu, co ona tam robiła w Moskwie. To nie jest przypadek, to co się tam zdarzyło. No nic. Ludzi oburza nie to, że Kopacz postąpiła głupio, tylko że postąpiła podle. Pan Andrzej z Wrocławia jest z nami. Trochę się pan wyczekał, panie Andrzej. Kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. No po raz kolejny mam przyjemność z panem rozmawiać, panie Jacku. I będę chciał do pana telefon dostać, bo ja będę miał taką rozmowę z panem, chciałbym, ale to nie na antenie. Ja już podaję, proszę zapisać, tak, i nie żartowałem. Panie, okay. Panie Jacku, ja chcę panu powiedzieć tak, taką rzecz, wie pan. Ja proszę pana, wysłuchałem nawet dwukrotnie rozmowy państwa Gosiewskich, którzy bardzo, bardzo, nawet jeżeli mnie słuchają, to głębokie współczucie im. Chcę mi powiedzieć, że również ja przepłakałem ten okres straszliwy. I proszę pana, ale to jest rozmowa, to jest jednocześnie takie bardzo oskarżenie o słabość tego państwa. My teraz dzisiaj proszę pana, mamy taką sytuację, dlatego ja, tak jak mówiłem, ja rozmawiałem też z Tomaszem i prosiłem go o to, bo rozmawiamy dość często, chociaż nie jest to możliwe, bo on zawsze jest zajęty, ale prosiłem go o to, że ludzie, którzy do mnie, których ja agitowałem na wybory i tak dalej, tracą nadzieję. My tracimy tych ludzi i to jest niebezpieczne. Chcę panu powiedzieć taką rzecz. Proszę pana, przecież doskonale wiadomo jest, że czy Amerykanie, satelity wszyscy, przecież proszę pana, wszyscy wiedzą, że to był wybuch, to innej możliwości nie było. Proszę pana, jeżeli samolot się rozlatuje na 60 tysięcy szczątków, proszę pana, bo ktoś tam domówił jakieś tysiące, jakąś tam drobną ilość, proszę pana, wszyscy doskonale wiedzą. I tu jest jedna rzecz. My dzisiaj możemy powiedzieć, proszę pana, to, że jeżeli punkt piąty traktatu o natowskiego mówi, że które państwo napadnie na tego, to wszyscy, proszę pana, jesteśmy tego. Nie daj Boże, proszę pana, bo czym innym było, jeżeli, proszę pana, jeżeli
jest, likwiduje się prezydenta, naszego prezydenta, więc generałów natowskich, proszę pana. I co? Nic, proszę pana. Tu nie chodzi o wojnę, tylko chodzi o ustępliwość. My dzisiaj, proszę pana, jesteśmy na takim etapie, że powtarza się, proszę pana, rok 38, gdzie wszystko wygrywał ten pan z wąsikami, proszę pana, który mu wszystko ustępował. Proszę pana, jak Chamberlain przywiózł taką notę z tego, z Monachium i powiedział, proszę pana, w Izbie Gmin, że przywiozłem wam pokój, to wtedy Churchill, jeszcze mając honor i ambicje, bo później już w ogóle nie miał, powiedział mu, że przywiózł hańbę, a wojnę i tak będzie miał. Tak to wyglądało. I my dzisiaj jesteśmy na takiej sytuacji. Proszę pana, Putina się boją wszyscy i jego, proszę pana, i jego, jego zamiary. To jest absolutnie, proszę pana, Niemcy nic z tym nie zrobią, bo oni po prostu są w identycznej sytuacji, proszę pana, to jest tylko kwestia, nie ma dzisiaj państwa, który by mógł wstrzymać tego szaleńca. I to jest największe nieszczęście. A my dzisiaj, proszę pana, my liczymy o to, że że Tuska postawiła ma coś takiego, to jest po prostu śmieszna rzecz. Ja to Stankiewiczowi powiem, bo on dyskusja była po tym filmie Stankiewicz, proszę pana, że ukarać tych winnych. Kto go ukaże? Tuleja? Czy może ta pani, co zwolniała Nowaka? No proszę pana, my dzisiaj przy tych sądach, przy tych naszej kaście, ja oglądam te odcinki, proszę pana, które są po tym. Nie było takiej sytuacji, powtarzam, nie było takiej sytuacji, które było udowodnione, że biorą łapówki. Nikt, nie, żadnemu sędziowi nie stała się krzywda. Nie stała się żadna krzywda i nie stanie się. Serdecznie pozdrawiam, kłaniam się. A o telefon będę prosił może, bo ja będę miał do pana i kilka takich ważnych spraw. To ja poproszę o telefon. Dziękuję serdecznie. Na razie. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju. Pan Andrzej z Wrocławia, szef klubu Gazety Polskiej we Wrocławiu. A jak już jesteśmy przy klubach, to krótki tekst prezesa wszystkich klubów, szefa wszystkich szefów, tak? Rysia Kapuścińskiego. Gala szturmowych batalionów Polski. Taki jest tytuł. Decyzją kilkunastu tysięcy Polaków skupionych w ruchu klubów Gazety Polskiej, Nagrodą Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej 2020 uhonorowany został prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nagrodę wręczono podczas gali Gazety Polskiej, którą w związku z panującą pandemią można było oglądać w telewizji Republika oraz na portalu niezależna.pl. Anna Wójcik z Fundacji Klubów Gazety Polskiej, wygłaszając laudację, powiedziała: przyznaliśmy nagrodę politykowi, którego życiorys, wiedza, odwaga, poświęcenie, dokonania są wszystkim znane, który jest autorytetem, gwarantem tego, że pod jego czujnym okiem sprawy Polski idą w dobrym kierunku. A Paweł Piekarczyk dodał: jest ono uhonorowaniem ciężkiej pracy, wiedzy, odwagi, miłości do Polski. Jarosław Kaczyński, dziękując za nagrodę, podkreślił: nagroda, którą państwo przyznali w tym roku, jest wielkim zaszczytem, za który dziękuję. Jest wielkim zaszczytem, dlatego że to środowisko, te szturmowe bataliony Polski patriotycznej i niepodległej, te nagrody znają. Jest wdzięczny, zaszczycony i uważam tę chwilę za piękną w moim życiu, w którym zdarzyły się tragedie, ale w którym przyszły także sukcesy i mam nadzieję, że będą one kontynuowane. Tak podsumował laureat. No właśnie, sukcesu w życiu zawodowym życzymy, nieustająco. Pan Maciej z Bielska-Białej jest z nami. Kłaniam się, panie Maciej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja miałem już przyjemność dość niedawno temu rozmawiać z panem na temat Łuku Triumfalnego w Warszawie, ale dzisiaj chciałem porozmawiać z panem na temat zdrady narodowej w związku z tą sytuacją, w związku z mordem, którym mieliśmy do czynienia w Smoleńsku. Otóż rozmyślania nad zdradą narodową trzeba rozpocząć od księcia Adama Polińskiego, marszałka Konfederacji z 1773 roku, która umożliwiła dojście do skutku Sejmu Rozbiorowego. To właśnie on podpisał traktaty rozbiorowe.
skończył z głową zanurzoną w kanale fekalnym, dławiąc się plugawym saporem. Powinien był dla przykładu wisieć, no ale mu uszło. Drugi, wedle mnie, to Stanisław August Poniatowski, wybrany królem przez Republikę Sarmatów. Stary śmierdził wedle Kołłątaja, a placek Katarzyny II wedle Karola Zbyszewskiego. Chodzi oczywiście o placek fizjologiczny, żeby nie było wątpliwości. Ten podpisał drugi rozbiór Polski. Mało, że podpisał grabież, ale co więcej, przekazał na rzecz carycy uprawnienie do korony polskiej, a Katarzyna zaś w ramach wywdzięki zobowiązała się pokryć jego osobisty, gigantyczny dług oraz wypłacać mu corocznie 200 tysięcy dukatów na burdel i serdel. No, to zapożyczenie od świętej pamięci marszałka, który nie inaczej określał uposażenia poselskie. Niektórych uwiodła działalność zdrajcy na niwie kultury, nic jednak nie może przesłonić tego, że był przecież zdrajcą i powinien był wisieć. Żadna jego zasługa w dziedzinie kultury nie może przesłonić tego, że był szkaradnym zdrajcą. Powtarzam, żadno. To, że go nie powieszono na krakowskim przedmieściu, to był wielki, niewybaczalny pedagogiczny błąd. Powinien był skończyć. Panie Macieju, proszę wybaczyć, że ja panu będę brutalnie przerywał, ale czas nam się skończył w pierwszej części. Ja takie krótkie pytanie do pana w związku z tym, co Rafał między innymi i Rafał Ziemkiewicz napisał. Pana zdaniem, kto był gorszy w tej naszej historii? No, to jest jeszcze historia niedokończona. Generał Zajączek czy Tusk? Proszę pana, ja uważam, że Tusk. Ja uważam, że to jest ostatni z największych zdrajców polskich. A dlaczego tak uważam? No, dlatego, że on pozostawił naszych tam pod Smoleńskiem. Zostawił, oczepał ręce i przyjął posadę u kanclerzyny prusaczki Merklowej. No to bardzo historia... uprzejmie dziękuję, panie Macieju. Przepraszam, że kończę brutalnie, ale naprawdę jesteśmy po czasie. Dziękuję państwu uprzejmie za pierwszą część. Zapraszam na drugą.